Tu proces dopiero się zaczyna. Na ławie oskarżonych pato-youtuber, który dla milionów widzów i lajków upokarzał w internecie niepełnosprawnego chłopaka, każąc mu wchodzić do szamba i rozbijać cegłówki na głowie. O szokujących transmisjach, które śledzą w internecie także dzieci. Michał Kwiatkowski. Wokół kamer w błysku fleszy w centrum uwagi, którą tak cenił jako pato-youtuber. Dla polubień i subskrypcji gotów był, zdaniem prokuratury, szydzić z niepełnosprawnego intelektualnie 18-latka, zachęcać go do jedzenia ziemi, wchodzenia do szamba i rozbijania cegieł na głowie. Do sądu doprowadzono go ze szczecińskiego aresztu, w którym siedział od kwietnia. Tak dotkliwa sankcja to dowód zmiany kursu wobec internetowych dręczycieli. Ta sprawa jest precedensowa, tak? Wydźwięk jest społeczny, jest poważny. Łukasz W., pseudonim kamerzysta, i dwaj jego wspólnicy odpowiedzą za znęcanie się psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. Grozi im 8 lat więzienia. Sąd wyłączył jawność rozprawy. YouTuberzy byli idolami 18-latka. Chciał być znany jak oni. Został wykorzystany i ośmieszony. Ta pierwsza chwila to była taka radość, że jestem właśnie w sieci, ale później jak do niego dotarło, co jest mniej więcej na tym filmie, jaki jest odbiór społeczny, no to było ciężko. No, chodził właśnie w kapturze po ulicach, no, po prostu wstydził się. W toku śledztwa Łukasz W. przekonywał, że jest niewinny. I dalej się nie przyznał i nie przyzna się. Twierdził, że nie zdawał sobie sprawy, że 18-latek jest intelektualnie upośledzony. To jest problem systemowy i daleko szerszy niż jednostkowa sprawa pod tytułem znęcanie się. Skala patologii w sieci nie rozmyje jednak odpowiedzialności kamerzysty. To nie wygłupy młodzieży, które poszły krok za daleko, tylko brudny biznes osób pełnoletnich, które miały już zatargi z prawem. Krótko przed publikacją tego filmu Łukasz W. został skazany za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków. Mówimy o idolu tysięcy polskich dzieci. Próg reaktywności się no niestety zmienił na niekorzyść, tak? Że dzieciaki wytrzymują oglądanie takich przerażających niejednokrotnie sytuacji, zjawisk, scen. Wulgarne internetowe transmisje śledzi 40% polskich dzieci i nastolatków. Tutaj oczywiście powinni działać z jednej strony dostawcy usług, blokując takie treści, ale z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z przestępstwem, szczególnie, że są to często przestępstwa przeciwko dzieciom, czy w każdym razie młodym ludziom, to tutaj powinno działać zdecydowanie prawo. Nieletni odbiorcy są ofiarami na równi z ośmieszonym 18-latkiem. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia.